Możemy zaczynać. Witamy Was serdecznie na naszej prelekcji. My nie jesteśmy takimi znawcami. Nie jesteśmy aż takimi znawcami anime jak koledzy, którzy występowali przed nami, chociaż niektóre rzeczy, o których mówili, to trochę dla nas i dla nas są takie znane. Natomiast my mamy ogólnie fisia na punkcie Japonii i do tej Japonii jeździmy jak często tylko się da. Mi się udało zrobić to już 6 razy, Konrad trochę mniej. Natomiast to, co tam znajdujemy, zwłaszcza takie ciekawostki, bo wiadomo, że nie opisujemy wszystkiego dokładnie, ale te najciekawsze rzeczy staramy się opisać na naszym blogu, który nie do końca jest ani podróżniczy, ani kulinarny, chociaż niektórzy też tak mogą uważać. Natomiast staram się tam umieszczać różne takie ciekawostki, które nam z tych podróży najbardziej zapadają w pamięć. I oczywiście jeździmy w różne strony, ale ta Japonia chyba najbardziej skradła nasze serce i ogólnie o Azji i tamtych kierunkach najchętniej piszemy. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć trochę o tym, co zapadło w naszą pamięć podczas tych różnych podróży, jeżeli chodzi o takie rzeczy związane właśnie trochę z anime, trochę z mangą, trochę z różnymi geekowskimi klimatami. Oboje jesteśmy z wykształcenia osobami technicznymi, więc te różne geekowskie rzeczy są też bliskie naszemu sercu. Pochwal się, co wczoraj odbierałeś. Dzisiaj w ogóle chcę Wam opowiedzieć o paru... Nie chcę się pochwalić, to ja się pochwalę. Wczoraj odbierała popiół z Kagosimy Aśka, bo zajmuje się między innymi chemią, badaniem składników. Dobrze mówię? Tak. I w celach naukowych odbierała od koleżanki tak, i świeżą dawkę popiołów z wulkanu. Z wulkanu Kagosima, w Kagosimie z wulkanu Sokorodzima będziemy go badać. Natomiast dzisiaj może mniej technicznych rzeczy. Chcemy Wam opowiedzieć o paru takich różnych dziwacznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Między innymi mieliśmy okazję brać udział w takim szalonym festiwalu poświęconemu Pikachu, Pikachu Outbreak, który się odbywa w Yokohamie tuż pod Kyoto. Opowiemy między innymi też o wizycie w muzeum wystawie poświęconej filmom Miyazakiego, bo my bardzo chętnie oglądamy anime, jednak częściej są to pełnometrażówki, raczej niż seriale. Opowiemy trochę o różnych dziwnych postaciach z anime, które można tak naprawdę spotkać w Japonii na każdym kroku, spacerując po mieście. Podpowiemy Wam, jak można kupić kolekcjonerskie figurki, akurat my wybraliśmy Hatsune Miku, po dosyć okazyjnej cenie, bo pewnie jesteście świadomi, że te najbardziej wypasione i cenne figurki to osiągają całkiem zawrotne kwoty. Natomiast znaleźliśmy sposób na zakup tańszych rzeczy. Będą lifehacki. Pokażemy Wam takie krótkie wideo z naszej podróży bullet trainem Shinkansenem, który został przerobiony na Unit One z Evangeliona. Opowiemy Wam o wyspie, która nazywa się Tashirojima, ale wśród Japończyków też funkcjonuje jako Manga Island, na której jest mnóstwo kotów. Troszkę nawiążemy do tego, co się działo w Księżniczce Mononoke. Opowiemy o Gunkandzimie, dosyć specyficznej wyspie. I parę takich japońskich głupot, czyli wizyta w hotelu kapsułkowym. Spróbuję wyjaśnić to, dlaczego Japończycy chodzą w maseczkach. Pokażemy Wam, że onseny, czyli gorące źródła, nie zawsze są takie, jak sobie to wyobrażamy. No i parę takich różnych smaczków, jeżeli chodzi o Japonię. Pierwszą rzeczą, o której właśnie chcemy opowiedzieć, jest to festiwal poświęcony Pikachu. My na tym festiwalu byliśmy 2 lata temu, chociaż on odbywa się co roku. Właśnie parę dni temu skończyła się kolejna edycja. I trafiliśmy tam w momencie, kiedy właściwie to był początek szału na grę Pokémon Go. Ona właściwie... Już szczególnie w Japonii, bo wtedy premiera w Japonii była trochę przesunięta. My już graliśmy w Pokémon Go w Polsce, ale mniej więcej tak po miesiącu, po paru tygodniach wprowadzono ją w Japonii. Trafiliśmy dokładnie na ten boom
Największe szaleństwo, jeżeli chodzi o tą aplikację. Natomiast to, co się działo na tym festiwalu, wcale niekoniecznie było związane z samym festiwalem, samą grą. Festiwal powstał troszkę jako taki eksperyment, który miał promować jedną z pierwszych pełnometrażówek poświęconych Pokemonom. I został tak przyjęty ciepło i ludzie się w niego zaangażowali, że właściwie stało się to imprezą cykliczną i teraz już od paru lat się to odbywa. Całe miasto, całe centrum Yokohamy zostaje jakby zamienione na wioskę, czy właściwie takie miejsce, gdzie wszędzie te Pikachu są widoczne. Największe skupisko wydarzeń to Minato Mirai, czyli okolice takiego największego centrum handlowego z jedną z najwyższych wież w Japonii i z parkiem rozrywki. I tam odbywały się różne występy, między innymi uczono się tańca pokemonowego, właściwie to taki trochę jedno z takich geekowskich zachowań, to, że Japończycy przygotowują się do tego tańca już na wiele wcześniej. W internecie, na YouTubie można znaleźć tutoriale, jak powinno się tymi łapkami machać, jakie figury. Jak już przychodzi co do czego do tego festiwalu, ten festiwal trwa kilka dni, wszyscy są przygotowani i potrafią wykonywać te same figury. No, oczywiście jest tam mnóstwo dzieciaków pod scenami, no i jest głównie zabawa jednak dla dzieci. No, podobnie jak anime pokemonowe też jest przeznaczone, myślę, głównie dla dzieci. Natomiast w tym sklepie no to już jest przedział wiekowy. Od zera do, myślę, 50 albo nawet lepiej. Wszyscy mają szaleństwo na punkcie pluszowych Pokémon. Tak, udaliśmy się do firmowego Pokémon Center, czyli Centrum Pokémonów, gdzie właściwie można było nabyć wszystko, wszelkie możliwe gadżety, ubrania. Też żeśmy się pokusili oczywiście o parę gadżetów. Były limitki. Co ciekawe, oprócz takiego Pikachu standardowego, w Japonii co miesiąc wydawana jest limitowana edycja maskotek, które są ubrane w odpowiednie atrybuty. My żeśmy wtedy kupili tego sezonowego z miesiąca sierpień, który miał na sobie pelerynę, która go miała chronić przeciwdeszczową, przed tajfunami. I tak jak wspomniałam, trafiliśmy na totalny szał, jeżeli chodzi o grę. Wszędzie były zapalone lury, właściwie tysiące Japończyków biegały po parkach. Wtedy też zresztą udało mi się złapać pierwszego mojego Pikachu. Oczywiście my gramy w Pokémony do dzisiaj, chociaż niektórych może to dziwić. Dzisiaj ale... będzie prelekcja o 18 chyba tutaj. No to... Więc na pewno na nią przyjdziemy. Natomiast było to dla mnie ogromne przeżycie, bo w Polsce to Pikachu wcale tak często nie występowało. I właściwie oprócz tego festiwalu, który był taki jednym z trzech rzeczy wtedy konkretnie, kiedy pojechaliśmy tamtego lata do Japonii, trzeba powiedzieć, że takich dziwacznych rzeczy w samym Tokio przede wszystkim, ale też w Osace, w takich większych metropoliach jest mnóstwo. I właściwie na każdym kroku można spotkać jakieś elementy, które nawiązują do kultury, do mangi i do kultury anime. Między innymi trafiliśmy na miejsce, gdzie był wysyp Doraemonów. Trafialiśmy na przeróżne reklamy różnych kawiarni czy instytucji, nawet takich oficjalnych, gdzie reklamy to były właśnie postacie z anime. Drugą rzeczą, na której bardzo nam zależało, bo pojechaliśmy do Japonii w czasie, kiedy można było oglądać specjalną wystawę zorganizowaną z okazji tam kilkudziesięciolecia funkcjonowania studia Ghibli. Wystawa ta odbywała się w dosyć prestiżowym miejscu. Jest to jeden z najwyższych budynków w Tokio, Roppongi Hills Mori Tower w Roppongi. Jest to oczywiście biurowiec, ale też górne części są to często przestrzeń wystawiennicza i właśnie między innymi gościła wystawę poświęconą Miyazakiemu i studiu Ghibli. Na tej wystawie nie można było robić wiele zdjęć, natomiast można było zobaczyć wiele historycznych artefaktów, jak historyczne plakaty, szkice Miyazakiego osobiste, jego biurko,
Natomiast było parę miejsc, które były przeznaczone bezpośrednio dla dzieci i w ogóle dla widzów, bo inspirując się takimi największymi chyba hitami, jeżeli chodzi o pełnometrażówki ze studia Ghibli, można było troszeczkę do tego świata sobie jakby zajrzeć i osobiście się w nim pojawić. Można było zajrzeć, zasiąść właściwie w Nekobasu, czyli w Kotobusie. Pewnie pamiętacie, że z przodu na tabliczce zawsze pojawiła się destynacja. Tutaj mamy napisane, że jesteśmy w Roppongi, czyli właśnie w tej dzielnicy, gdzie odbywała się wystawa. Nawiązanie też do jednej z słynniejszych produkcji, czyli Laputy podniebnego zamku, zostało w niesamowity sposób zrobione, ponieważ w części takiej wystawienniczej pojawiła się teraz ruchoma instalacja, która miała nawiązywać do tej baśni. Słyszymy, że wszyscy robią zdjęcia. Jeżeli chodzi o właśnie to Mori Tower i Roppongi, to ja mam jeszcze lifehacka, bo tak jak Aśka wspominała, jest to jeden z najwyższych budynków. I jeżeli byście się wybierali do Tokio, no to pewnie byście chcieli spojrzeć na miasto z góry, z jakiegoś deka widokowego. I zazwyczaj jest to dosyć droga impreza, bo trzeba zapłacić tam 2000 jenów, 5000 jenów za wejście na czyli taras widokowy. Złotych. Natomiast tam często jest tak, że nie dość, że są ciekawe wystawy w tym budynku, na jednym z najwyższych pięter jest taka przestrzeń wystawiennicza właśnie, gdzie są te wystawy organizowane, to jeszcze można kupić taki kombinowany bilet razem z wyjściem na dach. I ten dach jest bardzo fajny. My za pierwszą, drugą, właśnie trzecią wizytą żeśmy rezygnowali z tego tarasu widokowego, bo faktycznie sam jednorazowy wjazd jest dosyć drogi. Można też z innych tarasów oglądać Tokio, natomiast właśnie przy okazji tej wystawy to jest taka możliwość i po latach tak naprawdę pojawiliśmy się po raz pierwszy dopiero na dachu Roppongi Hills Mori Tower. Podróżować po Tokio można w różny sposób. Jedną z takich rzeczy, które zawsze dla gaijinów, czyli obcokrajowców odwiedzających Japonię, śmieszną, są nazwy stacji. I taką dosyć charakterystyczną nazwą jest stacja Teleport, która mieści się na sztucznej wyspie Daiba. Można tam pojechać niesamowitą kolejką, która zaliczona jest do monorailów, czyli do kolejek jednotorowych. Ona jest obsługiwana jest automatycznie, nie ma w niej żadnego kierowcy, po prostu się wsiada w jedną i w drugą stronę, jeździ się po niesamowitych estakadach. Natomiast sama ta przejażdżka jest niesamowitym przeżyciem, ale prowadzi ona właśnie na tą sztuczną wyspę Daiba, która została usypana, utworzona w celu takim, aby skupić tam różne rozrywkowe atrakcje, między innymi centra handlowe, muzea, jest gigantyczny onsen w stylu Edo, czyli starego Tokio, ale też z takich ciekawostek można tam było się natknąć przed jednym z centrów, przed Driver City Tokio, czyli takiego centrum wystawienniczego z samochodami, można było się natknąć na 1:1 Gundama z Mobile Suit Gundam. Ten Gundam klasyczny, że tak powiem, którego widzimy na zdjęciach, niestety już na tej wyspie nie stoi. My żeśmy go odwiedzali wiele lat, co roku żeśmy sobie robili właściwie przy nim zdjęcia. Natomiast niestety w zeszłym roku został zdemontowany, ale na jego miejscu pojawił się nowy Gundam Unicorn, który również jest ogromny. Jego jeszcze osobiście na żywo nie widzieliśmy, natomiast cały ten smutek przed tym, bo już od roku było wiadomo, że Gundam, co dajmy, ma zniknąć, został jakby zażegnany, bo pojawił się nowy i chyba jeszcze bardziej wypasiony. On jest tam animowany, przechodzi w tryb ataku w nocy, także jest podświetlany na czerwono i w ogóle jest sympatyczny, nowy, błyszczący. I na pewno pojedziemy go zobaczyć. Tak. I Wam też polecamy, jeżeli planujecie w bliższej lub dalszej przyszłości podróż. Drugą rzeczą, która naprawdę jest warta uwagi, jak się już na tą Daibę dotrze, jest niesamowite Muzeum Nauki Miraikan. Mirai to znaczy przyszłość.
I w tym muzeum jest cała masa różnych dziwnych, geekowskich rzeczy. Począwszy od modułu stacji kosmicznej w skali, właściwie nie wiem, czy to nie jest oryginalne zresztą poszycie, już nie pamiętam, do jakichś modułów różnych dziwacznych silników, wszystkie dziwne, interaktywne rzeczy skupione, takie troszkę Centrum Kopernika w Warszawie razy, nie wiem, 20. Natomiast to, co nas najbardziej zainteresowało i zrobiło na nas największe wrażenie, to roboty. Jest jedno z pięter poświęcone tylko i wyłącznie robotom i androidom. Tutaj mamy taką scenkę, gdzie mama z córką, goście muzeum, odbywają konwersację z Otona Roid. Otona to po japońsku osoba. I jest to taki droid konwersacyjny, troszkę taka jakby unowocześniona wersja 3PO z Star Treku, ponieważ... Ponieważ właściwie on ma za zadanie dotrzymywać towarzystwa. I tym robotem można sterować samodzielnie. Wchodzi się do takiej dziwnej kabiny, gdzie mówi się do mikrofonu, wykonuje się ruchy i ten robot to właściwie powtarza. Także te panie bezpośrednio, pani z córką rozmawiały prawdopodobnie swoim tatą, z tego co pamiętam. Natomiast te roboty robią niesamowite wrażenie. Nawet z bliska są tak podobne do żywych osób, że momentami, kiedy tam chodziliśmy po tej przestrzeni wystawienniczej, to nie byliśmy pewni, kto jest osobą z obsługi, a kto faktycznie jakąś taką odpowiednikiem droidem. Oczywiście bardzo chcieliśmy też zobaczyć Asimo, czyli tego najsłynniejszego robota, który wchodzi w interakcję z ludźmi, z osobami. Są specjalne takie pokazy o różnych godzinach. Wtedy Asimo wychodzi z swojego sarkofagu i zaczyna po prostu wchodzić w interakcję, śpiewa, tańczy, odpowiada na proste pytania, skacze na jednej nodze. W ogóle jest to niesamowity show i zdecydowanie warto uwzględnić ten właśnie pokaz w swoich planach, bo robi ogromne wrażenie. Ale jeżeli nie wybierzecie się do Miraikanu, jest też duża szansa, że robota spotkacie po prostu robiąc zakupy. Takie roboty pojawiają się bezpośrednio w sklepach, na korytarzach. Na pewno też słyszeliście o hotelach, w których można się zameldować, rozmawiając z robotami. Takich rzeczy jest po prostu w Japonii mnóstwo. I czasami nawet po pewnym czasie jakby wzrok się przyzwyczaja i trudno je wypatrzeć. Christopher się pyta, czy Olo Naroid odtwarza Despacito na żądanie. Nie odtwarza, zresztą wtedy jeszcze ten hit nie został wylansowany. Oto Naroid rozmawia, jakby podejrzewam, że gdyby ktoś tam za kokpitem stanął i spróbował odśpiewać tę piosenkę, to jest szansa, że może jakimś nieskładnym próbą powtórzenia z japońską wymową by się to udało zrobić. Ale z J-popem pewnie byłoby łatwiej. Myślę, że tak. Miejscem, które zdecydowanie każdemu geekowi byśmy polecali, jest Nakano Broadway w Tokio. Jest to taka troszkę odległa dzielnica, trzeba wyruszyć metrem dosyć daleko, ale trzeba jechać specjalnie tam. Zdecydowanie warto. Jest to centrum handlowe, ale trzy piętra właściwie poświęcone są tylko i wyłącznie geekowskim klimatom. Zaraz Wam to pokażemy. Natomiast tutaj taka dygresja. W Japonii cały czas funkcjonuje taka chęć, żeby robić sobie zdjęcia z tymi tablicami. Nie wiem, jak to się nazywa. Wiecie, jak to się nazywa? To jest dykta, przez którą się głowę wystawią. W każdym razie w Japonii jest to cholernie popularne. Ja lubię jeżeli te to dyktę. Lubicie,
to i pojedziecie tam, to będziecie mieć bardzo dużo okazji, żeby sobie zrobić głupie bardzo zdjęcie. Lubię te dykty, bo moi rodzice jeszcze zanim zostali parą, zrobili sobie takie zdjęcie w strojach ślubnych i potem 2 tygodnie później mój tata się oświadczył mojej mamie, więc jak widzę coś takiego, to zawsze bardzo się cieszę. Natomiast te tablice bywają też całkiem nowoczesne, bo w Muzeum Zombie w Osace już nie było kartonu z dziurą na twarz, ale była ramka, która miała symulować Instagrama i wszyscy sobie chętnie, stojąc w kolejce, takie zdjęcie robili. Natomiast wracając do Nakano, jest to naprawdę szaleństwo, mnóstwo sklepów, między innymi Mandrake, w którym można kupić całą masę komiksów, całą masę filmów i różnych gadżetów. To jest właśnie to centrum. Spędziliśmy tam chyba, nie wiem, z 5 godzin, oglądając wszystko. Natomiast to, co bym chciała Wam pokazać, to kolekcjonerskie figurki, ale nie do końca takie, jak my lubimy, czyli te z anime. Natomiast zabytkowe figurki Godzilli i różnych stworów, niektóre z lat 70. Mamy konkurs? Nie. To zrobimy. Słuchajcie, pytanie konkursowe jest takie, ile, jak myślicie, najdroższa figurka z tych tutaj ze szybą kosztowała? Może być w jenach albo w złotówkach. 50 tysięcy jenów? Więcej. 100 000. Więcej. Ile? Nie, 400 już nie widzieliśmy, ale najdroższą, którą tu chyba upolowaliśmy, to była ta i ona kosztowała 262 tysiące. 262,5 tysiąca jenów. Po dzisiejszym kursie jest to około 9 tysięcy. Wtedy, kiedy byliśmy w tym sklepie, kurs stał 4,20, czyli prawie 1/4 więcej, więc około 12 tysięcy złotych ta figurka kosztowała. Co ciekawe, pokazywaliśmy te zdjęcia potem naszym znajomym Japończykom, w tym starszym od nas, i po prostu jak facet w wieku mojego taty zobaczył tą figurkę, to powiedział, że żeby żona nie słyszała, ale on by kupił. Można się tam pobawić w różny sposób, czasami także w trochę bardziej taki oldschoolowy. Są różnego rodzaju gry. Ja tam starałam się zostać mistrzem Tetrisa, ale nie do końca. My żeśmy tam byli zachwyceni wszystkimi tymi retro, 8-bitowymi rzeczami, bo też jesteśmy Pegasus, pokolenie Pegasusa i PlayStation. Ale Japończycy to chyba najbardziej, największy szał był wśród takich automatów, gdzie się makijaż robiło, to tak, wśród dziewczyny. A wśród facetów takie olbrzymie kotły, w które się bębniło, oczywiście podłączone do jakiejś gry i tam specjalne trzeba było napierdzielać, budki, żeby zdobyć high score. Specjalne budki, w których wchodziło się, żeby sobie zrobić zdjęcie, tak jak w zwykłym fotomacie, tylko że była tam cała masa gadżetów, które pozwoliły ulepszyć twarz kobiecie, czyli powiększyć oczy, wybielić skórę. I one tam sobie to całe zestawy robiły, po czym robiły sobie to zdjęcie i można było wrzucić teraz na Facebooka, mimo że jeszcze wtedy tak ten internet może mniej był rozwinięty, ale bezpośrednio już była takie możliwości. No i oczywiście nie udało się uniknąć zakupów. Ja tam wyszukiwałam różne dziwne gadżety, ale ostatecznie żeśmy wydali dosyć sporo, zwłaszcza że to był taki motyw, że byliśmy 2 dni przed już powrotem do Polski i naprawdę mieliśmy taki nadbagaż już wtedy, ale i tak nie udało się powstrzymać. I chyba najfajniejszą zdobyczą, bo żeśmy kupili wtedy sporo tych figurek, ale chyba najfajniejszą zdobyczą była Hatsune Miku. Dokładnie w tej pozie, taką ja sobie, jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją mieć. Niestety była totalnie, totalnie droga i w ogóle my już byliśmy spłukani, więc stwierdziliśmy, że nie ma szansy. Natomiast no, chodząc po tym sklepie, już chyba trzecie kółko, zobaczyłam, że jedna z nich, ale dokładnie w tej samej pozie, kosztuje 1/4 ceny albo i chyba i mniej. No i byłam przekonana, że to jest jakaś podróba, bo oni mieli oczywiście te bardzo szczegółowo, pięknie pomalowane figurki z mnóstwem detali, ale było też trochę takiej chińszczyzny po 500-600 jenów, czyli tak, nie wiem, czy się orientujecie w figurkach, ale generalnie nie chodzi o to, czyja to jest figurka, jakie są pozy, bo często te figurki się powtarzają, te pozycje.
ikoniczne, tylko głównie właśnie o szczegóły, ilość detali na figurce, jakość malowania. Także im więcej widać, im bardziej wypasionych takich małych elemencików, tym więcej taka figurka będzie warta. Chodzi o to jeszcze, że są jakby takie figurki faktycznie tych topowych firm, jak i Guzman i kompany i podobne, i są tak zwane game prize. Czyli te figurki, które można tymi upokaczynami wciągnąć. Dokładnie. I to zazwyczaj jest taka chińszczyzna, tak, że tam plastik wystaje. To jest dużo mniejszej jakości. Można je teoretycznie za 100 jenów wyciągnąć z tych automatów. No próbowaliśmy. One są sprzedawane za około 1200 jenów w tych sklepach, właśnie tak. Jak Mandarake, Book of, Amiami i podobne. Mhm. Próbowaliśmy je wyciągać tymi łapami, natomiast jak już... Nie wiem, któraś nas ta próba się nie udała. Na pewno więcej niż 1001 żeśmy wydali. To jest taka zasada, że jak się już wyda za dużo, to podchodzi w końcu ktoś z obsługi i wyciąga. Nie wiem, ile trzeba wydać. My się poddaliśmy, natomiast byłam bardzo zdziwiona właśnie, o co chodziło z tą figurką i czemu ona jest taka tania. Ale przyglądałam się i przyglądałam. No, była pięknie wykonana, naprawdę bardzo szczegółowo i no, niesamowite wrażenie. Ja w końcu podeszłam do faceta i przy ladzie się pytałam: no panie, czemu ta figurka jest taka tania, o co chodzi, gdzie jest ten hak? A pan tak wije się, bo to Japończycy tak nie chcą za bardzo opowiadać rzeczy, które są jakby niefajne w ich przekonaniu. Wił się tam chyba, nie wiem, no z minutę, no kręcił i kręcił, no bo ona, że ona jest używana. No to ja mówię, no wiem, ale tutaj inne też są używane, ale kosztowały dużo więcej. No i ten pan, w końcu go przycisnąłem i okazało się, że mimo, że ten pan ją trzymał w pudełku i że ona była nierozpakowana i tak dalej, czy tam chyba tylko otworzona, ale nie stała, ale ten pan był palaczem. I w związku z tym, w przekonaniu tym, że ten dym mógłby w to pudełko wejść i nie wiem, no coś się mogło stać, te atomy węgla mogły, nie wiem, tam wmigrować tą figurkę. Kupiliśmy ją naprawdę po okazanej cenie i on był strasznie zdziwiony, że mi to nie przeszkadza. Ja panie, biorę. Jakby były dwie, to bym wzięła drugą. Chyba by się połowa wyjazdu do Japonii zwróciła wtedy. No to taki jest właśnie motyw, że jak będziecie w tego typu sklepach, a jest ich mnóstwo, fantastyczny też sklep z figurkami widzieliśmy w Hiroshimie, to szukajcie pięknych figurek. Submarine, czyli... Tak. Podejrzanie niską ceną i może się okazać to właśnie, że to jest taka okazja. Kolejnym takim super przeżyciem, którego mieliśmy szansę doświadczyć i to właściwie już niedługo po tym, jak ta atrakcja stała się dostępna dla ludzi, był przejazd Shinkansenem, który został dostosowany specjalnie do... To był właściwie taki trochę starszy Shinkansen, ale zostało zmienione poszycie, zostało zmienione w nim to, co jest w środku, czyli fotele, cała kantyna, palarnia, łazienka. Wszystko zostało dopasowane, żeby przypominało różne takie, żeby to były skojarzenia z anime Evangelion. I ta kooperacja japońskich linii Japan Rail. A tu mamy dźwięk, tak. To możesz puścić wideo, to zaraz puszczę wideo. Razem z twórcami tej anime została właśnie na bardzo specjalną okazję, na bardzo, bardzo specjalną okazję uruchomiona. Welcome to the Iwa Project. Dzisiaj mieliśmy niesamowitą okazję przejechać się jedynym naprawdę egzemplarzem Shinkansena 500, czyli takiego Japan Rail razem z autorami mangi
też zarezerwować jako jedno, jedyne miejsce. Ten Shinkansen jeździł przez określony czas, niestety bodajże w maju, 13 maja, taka pechowa data, został już zdjęty z kursowania. Jeździł półtora roku dłużej niż to było w ogóle planowane, bo się cieszył ogromną popularnością. W ogóle ta linia Sanyo z Osaki do Fukuoki to jest dosyć fajne połączenie, wygodne. Natomiast ten Shinkansen jeździł tam bodajże 11 z minutami i to było naprawdę fajne, wygodne połączenie. A przy okazji bardzo atrakcyjne dla dzieci. Natomiast to, że wycofali ten Shinkansen, on przez chwilę był też w Muzeum Kolejnictwa w Kyoto. Można było tam oglądać w ogóle, jak się wykonuje to poszycie. To troszkę jest takiego... No, na osłodę mogę powiedzieć, że od kilku tygodni można jeździć nową wersją Shinkansenu linii Sanyo i ten troszkę chyba na kanwie popularności Evangeliona został przezdobiony balowaniem i wnętrza zostały przysposobione tak, żeby kojarzyły się z Hello Kitty. Tym Shinkansenem jeszcze nie jechaliśmy, bo on dopiero został uruchomiony, ale na pewno będziemy chcieli się nim przejechać, bo w ogóle mamy Fisia na punkcie pociągu, jechaliśmy Transibem nad Bajkał i w ogóle jak jest jakaś szansa jechać dziwacznym pociągiem, to korzystamy z niej chętnie, nawet jeżeli nie zawsze jest to po drodze. I takich dziwacznych pociągów w Japonii jest więcej, bo na przykład na Półwyspie Ki przy słynnym szlaku pielgrzymów można sobie podjechać pociągiem, który jest w klimacie pand, bo niedaleko w Shirahama jest taki park rozrywki połączony z zoo. A w Shinkansenach normalnie jest trochę skromniej, natomiast też to właśnie powiedzieć o kolejnym. Tak, ja chciałem powiedzieć, że nawiązując do prezentacji, która była przed naszą, że tam bohaterka mówiła, że latała samolotami, a tak naprawdę jeździła Shinkansenami i te Shinkanseny są takie gorsze od samolotów. Natomiast my uważamy, że Shinkanseny są lepsze od samolotów ze względu na to, że można nogi wyprostować. Tam jest tyle, słuchajcie, miejsca pomiędzy fotelami. Nawet w normalnej drugiej klasie, już nie mówiąc o tak zwanym green carze, czyli jedynce naszej, no, że jeździ się komfortowo, można się rozłożyć naprawdę na tym fotelu. No, a jeżeli z przodu mamy jakiś pusty kurs i z przodu przed nami na siedzeniach nikt nie jeździ, to czasami można sobie też obrócić te siedzenia i też skorzystać sobie z leżanki. To jest bardzo fajna opcja odwracania tych siedzeń. Właściwie to one są zawsze dopasowane do kierunku jazdy, ale można też samodzielnie sobie, jak się większą grupą podróżuje, to można tak zrobić. My tak nie podróżowaliśmy większość trasy, bo to byłoby bardzo niegrzeczne, nie jesteśmy takimi burakami, zrobiliśmy to tak naprawdę do zdjęcia. I to jakimś późnym kursem. Tak, jak nikogo nie było w tym, czy tam jakieś pojedyncze osoby, no bo to nie jest tak, że jesteśmy niegrzecznymi gajdzinami i wywalamy nogi na siedzenie. Bardziej to był taki zabieg, żeby pokazać ile tego miejsca jak jest. To może być, tak. Natomiast większość Japończyków nawet nie wkłada walizek na te raki nad krzesełkami, bo jest na tyle dużo miejsca, żeby można dużą przedstawić walizkę przed sobą. Podstawić przed sobą, rozłożyć tackę na jedzenie, wziąć sobie to ekibento i podróżować w bardzo komfortowych warunkach. Mamy pozdrowienia z Gdańska. Gdańsk pozdrawia. Pozdrawiamy Gdańsk, dziękujemy. Natomiast jeżeli chodzi o transport, ten wolniejszy także bywa zaskakujący. Tutaj taki bardzo malutki prom, który pływa na malusieńką wyspę. I to malowanie trochę nie jest do końca przypadkowe, bo to jest właśnie ta wyspa, którą Japończycy nazywają Manga Islando, czyli Manga Island. Jest to jedna z trzech bodajże wysp, które nazywane są też kocimi wyspami, czyli Cat Islands. Ta Shirojima znajduje się blisko Sendai. Sendai słynie przede wszystkim z tego, że obchodzone są tam bardzo hucznie obchody święta Tanabata, festiwalu gwiazd, który odbywa się w lipcu. Właściwie reszta roku jest to bardzo takie spokojne, cichutkie miasto. Jest to kolejna stacja od Fukushimy i powiem szczerze, że jak jechaliśmy Shinkansenem przez Fukushimę, to trochę mieliśmy takiego Pietra, czy tam jeszcze może coś
nie wiem, promieniuje, ale tak naprawdę to jest jakiś taki głupi pogląd, głupie jakieś takie obawy, bo miasto Fukushima znajduje się za górami od tej nieszczęsnej strefy. Ono cały czas funkcjonuje, tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa i w ogóle stacja jak każda inna. Nie wiem, czy oglądaliście teraz, jest taki serial na Netflixie, Mroczny Turysta, i był odcinek właśnie z Fukushimy, tam już to normalnie tak samo jak w Czarnobylu, wiadomo, że można sobie wycieczkę z przewodnikiem wykupić i wejść do tej strefy i pooglądać te wszystkie rozwalone budowle. I tak samo jest w Fukushimie, już teraz można w Fukushimie po prostu wykupić sobie wycieczkę dla żądnych przygód ludzi i wejść do tej strefy zamkniętej. Ta sierodzima znajduje się jakąś godzinę jazdy od Sendai. Jest to ogólnie przepiękna wyspa, jest jedno z najbardziej urokliwych miejsc, jeżeli chodzi o naturę, które odwiedziliśmy w Japonii. Natomiast my, może zauważyliście na samym początku, że mamy hasło, mamy kota na punkcie podróży. Mamy kota na punkcie podróży, ale też my ogólnie mamy kota na punkcie kotów. Więc dla nas była to jedna z takich ciekawszych, bardziej wymarzonych destynacji. Chcemy wszystkie kocie wyspy w Japonii odwiedzić, ale tą odwiedziliśmy jako pierwszą. I pomimo tego, że jest ona zamieszkana przez bardzo niewiele osób, jest więcej kotów przypadających na osobę. Właściwie mieszkają tam głównie starsi ludzie, bo tak jak zresztą na poprzedniej prezentacji było wspomniane, młodzi uciekają do miast niestety. Natomiast oni prowadzą taką dosyć ciekawą turystykę. Można sobie wynająć kocie domki, dużo osób tu przyjeżdża na jakieś długie weekendy i naprawdę niesamowity jest ten koci klimat całej tej wyspy, bo te przejawy tego, że cała wyspa kręci się wokół kotów, są wszędzie. Tutaj nie do końca widać, ale w tej dziurce siedzi kotek, to nie jest kuweta, to jest domek dla jednego z kotków, żeby tam sobie mógł wejść. No i tych kotów przyjechaliśmy nad ranem, pojawiało się wraz z ociepleniem coraz więcej. To była taka trochę wieś właśnie. Nawiązując do poprzedniej prezentacji, to jest właśnie taka japońska wieś. I to jest wieś nadmorska. Tak, i dokładnie tak jest, że na tej wyspie żyje więcej kotów niż ludzi już w tej chwili, bo młodzi wyjechali, pracują w miastach, a to miasteczko, można powiedzieć, jest już mocno starzejące się tam społeczeństwo. Spotykaliśmy gdzieś tam na drodze dziadków takich 80-90-letnich. No średnia wieku około 80, podejrzewam. I tych kotów było coraz więcej, one były bardzo przyjacielskie, na tyle jeden był przyjacielski, że podszedł i obsikał mi plecak, o czym Konrad mi nie powiedział, bo wiedział, że dostanę wtedy szału i bym chciała myć ten plecak, więc ja sobie wróciłam, w ogóle pół dnia wracaliśmy do miasta, bo tam prom raz dziennie w jedną stronę jeździ, czy tam dwa razy dziennie przy lepszych okazjach i dopiero potem w hotelu okazało się, że mój plecak jest zasikany. No i prałam go wielokrotnie, ale niestety jeszcze parę podróży pamiętałam o tym, że byłam na tej sierodzimie, na kociej wyspie, tak. Inną z wysp, które są niesamowite i dla nas też w pewien sposób to był taki jeden z naszych wymarzonych celów podróży, jest wyspa Yakushima, która znajduje się na południe od Kagoshimy, właściwie tak 1/3 drogi w kierunku Okinawy. I jest to wyspa, którą możecie kojarzyć z filmu Księżniczka Mononoke. Zresztą niektóre postaci, w tym bodajże tam ten wierzchowiec głównego bohatera nazywał się Yaku. I oglądając film Księżniczka Mononoke można naprawdę zobaczyć niesamowite takie prawie że mossy forest, czyli omszałe lasy. Jest to jedno z miejsc, gdzie Japonki bardzo chętnie jeżdżą fotografować mech, bo to jest teraz taka moda, że Japonki fotografują, robią zdjęcia makro mchu. To jest jedna z takich najbardziej kultowych destynacji. Natomiast sam ten szlak słynie z tego, że są tam kilkutysięczne cedry japońskie Yakusugi i chodząc szlakiem turystycznym, na tym, który nam się najbardziej podobał, to właśnie był Shiratani Onsuikyo. Idzie się po prostu godzinami, kamień po kamieniu, przez taki
przez taki mech. Te szlaki są bardzo dyskretnie zaznaczone, także w ogóle nie czuje się, że jest się na trasie, tylko po prostu kamyk po kamyku, jak są wstążeczki i właściwie wszystko, wszystko jest takie prywatne, naturalne. No i oczywiście tam także pojawiają się takie stworzonka, które nawiązują do filmu Miyazakiego. Ten gość po lewej to przyjezdny. Tak, ten gość po lewej to nasz królik, którego wwozimy i robimy mu zdjęcia w różnych miejscach, a po prawej mamy duszka lasu Kodama, które właśnie nieraz pomagały postaciom z księżniczki, samej księżniczce, także pomagały jakby poczuć się swobodnie w tym lesie. I to też dla nas był taki dosyć ważny punkt na naszej mapie podróży po Japonii. Mniej, że tak powiem, subtelne ozdoby można znaleźć w różnych parkach i różnych... Teraz przygotujcie się. Przygotujcie się, tak. To będzie bardzo piękna ozdoba. A mianowicie takich maszkarek niestety w Japonii można znaleźć dużo. I Japończycy, nie wiem czemu, ale naprawdę oni uważają, że one są kawaii, że to jest słodkie. To nie do końca trafia w naszą stylistykę. Aczkolwiek doceniam to, że chcieli nawiązać do tematyki parku, bo akurat to było oceanarium na Okinawie, gdzie jest jedno z największych akwariów i rzeczywiście akwarium robi ogromne wrażenie, aczkolwiek te koszmarki po drodze już mniej się podobały. Kolejną wyspą, którą zdecydowanie polecamy odwiedzić, i to jest mniej już, tutaj nie ma klimatu anime, ani mangi, ale jest to bardzo geekowski, że tak powiem, element i miejsce na mapie, jest Hashima, zwana też Gunkanjimą. Jest to maleńka wysepka, maciupeńka u wybrzeża Nagasaki. Może to powiedz coś. No być może kojarzycie z Bonda, chociaż od tego czasu, kiedy my tam byliśmy, to ten Bond to już pewnie się zestarzał dosyć mocno, ale w którymś z odcinków Bondów ta wyspa została wykorzystana. Można z jednej strony powiedzieć, że to rekordowa wyspa, bo chyba z największych urbexów, które ludzie eksplorują, czy takich miejsc opuszczonych, w które no, jest taki rodzaj turystyki po prostu, że ludzie zapuszczają się w jakieś opuszczone budowle, parki rozrywki, szpitale. I wręcz Japończycy mają też własne strony internetowe na ten temat, kanały na YouTubie, także można pojechać do Japonii samej tylko po to, żeby po takich ruinach się poruszać. Z drugiej strony rekordowa ta wyspa też była ze względu na gęstość zaludnienia, bo w momencie, kiedy ona była normalnie zamieszkała, to stanowiła właśnie rekordowo najbardziej zaludnione miejsce na świecie. Dlaczego tam stłoczono tyle ludzi? Ano dlatego, że pod tą malutką wyspą, praktycznie w 100% sztuczną, rozpościerała się na kilkadziesiąt kilometrów, rozpościerała się sieć kanałów, sieć kopalni. Kopano tam zwyczajnie węgiel. No i też możecie w tej chwili się domyślić, dlaczego ta wyspa jest opuszczona. No dlatego, że zrezygnowano z tego, kopalnie zamknięto. Energia bazująca na węglu przestała być wykorzystywana w Japonii. No i zwyczajnie to miejsce stało się takim ghost city. Stało się nierentowne i właściwie w ciągu kilkunastu dni wysiedlono całkowicie tych ludzi. Pozostały tam całe mieszkania, szkoła, kościół, bo na tej wyspie górnicy mieszkali wraz z całymi rodzinami, oni właściwie się stamtąd nie ruszali, się tłoczyli w tym miejscu. Mieszkali, żyli tam po prostu całkowicie. Ale z takich bardziej wesołych rzeczy, bardzo długo powstrzymywaliśmy się przed noclegiem w hotelu kapsułkowym. Czytałam o nich, miałam ochotę, ale jakoś trochę mnie to przerażało. Właściwie pierwszy raz zanocowałam dopiero wtedy, kiedy w Japonii byłam sama i stwierdziłam, że skoro jestem sama, to zaryzykuję. Dlaczego sama? Bo na ogół hotele kapsułkowe są podzielone na strefy, albo w ogóle są podzielone na hotele męskie, hotele damskie, albo są oddzielne skrzydła po to, żeby kobiety nie miały szansy znaleźć się w nieodpowiednich okolicznościach.
I kiedy braliśmy pod uwagę nawet koszt noclegu, to kupienie dwóch kapsuł w męskim i damskim jakiej strefie i zapłacenie za obie często był równorzędny koszt, to był z wykupieniem skromnego pokoju w hotelu z łazienką. Kompaktowego, tak. Więc kiedy podróżowaliśmy razem, to właściwie nie było takiej potrzeby. Dopiero właśnie jak byłam pierwszy raz w Japonii samodzielnie, to postanowiłam zaznać tej przygody. I ja mam trochę klaustrofobię, więc obawiałam się, że dostanę tam jakiegoś ataku, że w ogóle nie wytrzymam, ale stwierdziłam raz kozie śmierć. Okazało się, że nie jest tak źle. To jest dosyć taki hotel w stylu retro. Te kabiny są takie kanciaste, można teraz kupić o wiele bardziej kosmiczne kapsuły, chociażby w hotelach sieci Nine Hours. Ale są też budżetowe, takie po prostu zbite boksy z jakiejś płyty OSB, czy najtańszego jakiegoś takiego materiału. Także naprawdę warto sobie stylistykę wcześniej sprawdzić, czy to jest taki mega budżetowy dorm, gdzie te boksy są, ledwo się trzymają kupy, czy właśnie coś takiego stylizowanego albo na Space Age, albo na jakiś taki statek kosmiczny z obcego, bo też takie są kapsuły. Wszyscy mnie pytają, czy czułam się tam jak w trumnie. Nie czułam się tam jak w trumnie absolutnie. Na dodatek wzięłam sobie do środka plecak z laptopem i jeszcze w środku jest telewizor, można się podłączyć, podładować sobie różne baterie, więc sobie jeszcze siedziałam po nocy na jetlagu i klikałam coś tam na Facebooku. Natomiast też nawiązując do tego, co było poruszone w poprzedniej prezentacji, Japończycy nie zamykają rzeczy, nie zamykają domów, nie zamykają hoteli. Często jest tak, że właśnie dormy i takie wspólne przestrzenie są całkowicie otwarte. Często jest tak, że posterunek policji potrafi być opuszczony, otwarty. Weszłam sobie kiedyś na taki posterunek, bo szukałam pana. Chciałam coś zapytać, nikogo nie było. Mogłam sobie iść wszędzie, do kuchni, do łazienki. W ogóle wszystko faktycznie zostawiałam otwarte. W takich hotelach już sieciowych oczywiście jest normalnie karta, czy tam zamek, czy klucz. Ale w takich bardziej tradycyjnych, w tym w hotelach tradycyjnych typu ryokan, bardzo często w ogóle nie ma zamka, więc zasuwa się te drzwi i już. I dla nas to był straszny problem, bo no mamy jednak, byliśmy wychowani w Polsce, jeździliśmy po różnych krajach, mniej lub bardziej. Bardziej niebezpiecznych i drzwi się zamyka. Mieliśmy straszny problem, czy zostawić te rzeczy, bo chcieliśmy iść na obiad, ale no co, tu laptop, aparat, wszystko w ogóle i mieliśmy strasznego ząka. Odważyliśmy się parę razy i powiem szczerze, że odważam się, jeżeli nie ma innych gaijinów w tym samym miejscu nocowania. Ja nie boję się absolutnie Japończyków, są to bardzo uczciwi ludzie, zwracają rzeczy. Jestem jedną z tych, tych osób... No chyba, że parasolkę zostawisz. Tak, ale coś. Jestem jedną z tych osób, co zostawiła na przykład aparat w metrze. Takie historie się zdarzały mi, rzeczywiście wróciłam po pół godziny, ktoś go odniósł i tylko wypisałam kwit, że to ja jestem debilem i zostawiłam go w metrze i z paszportu mnie spisali, oddali mi aparat. Mój kolega też w autobusie zostawił aparat i też się znalazł. Więc w ogóle ta uczciwość jest niesamowita, natomiast no, obawiamy się innych gaijinów i tyle. Co z łaźnią? W moim tym hotelu kapsułkowym to był głównie męski hotel i była jedna taka mała salka dla kobiet, czyli może jakieś, nie wiem, 25% to gośćmi były kobiety. I nie było w związku z tym łaźni oddzielnej dla kobiet, bo nie mieli tam już miejsca. Można było otrzymać bilet do pobliskiej łaźni miejskiej Sento. Akurat tam, gdzie byłam, to właściwie był to onsen z taką wodą termalną doprowadzaną. Zazwyczaj te onseny wyglądają w ten sposób. Wielu zdjęć ze środków onsenów nie mam, no bo na ogół są tam goli ludzie. Natomiast to zdjęcie akurat jest z Beppu, gdzie miałam możliwość korzystania samemu z tej łaźni. To jest bardzo starutka łaźnia. Wjazd do niej kosztował nim jakieś 10 zł na dowolny czas przebywania, więc naprawdę fajnie, zwłaszcza te stare drewniane łaźnie są fajne. Mieliśmy takie śmieszne zdarzenie na jednym z pokazów wcześniejszych, że Aśka wybrała takie ładne, klimatyczne zdjęcie z tego onsenu. Znaczy właściwie nie z tego, ale z jednego z onsenów, takich starych, klimatem i w dobrej wierze wybrała, a dopiero uczestnicy nam pokazali, ale tam ktoś świeci gołym tyłkiem w rogu. No bo dopiero na dużym ekranie było to widać, że tam gdzieś, no tak starałam się nikogo nie sfotografować.
Niektóre onseny są dziwaczne, bo o ile tutaj część tej wody to są baseny z taką wodą z ziołami, określonych temperaturach, które wpływają pozytywnie na różne dolegliwości. Są też z prądem baseny, byłam w takim basenie z prądem, bardzo dziwne uczucie, ale niektóre są bardziej dziwaczne i na przykład jednym z takich ostatnio popularnych onsenów. Ja mam jeszcze lifehacka, bo obiecałem te lifehacki. Jak macie jakiś fajny onsen, taki właśnie historyczny i naprawdę, który wam się podoba, to warto do niego pójść dwa dni pod rząd. Dlaczego? No bo onseny są dzielone na strefy męską i damską i zazwyczaj to działa tak, że te strefy się zamieniają po prostu następnego dnia. Czyli nawet jest rozpiska, które dni tygodnia, która strona będzie męska, a która damska. Więc w ten sposób, jeżeli będziecie dwa dni w danej miejscowości i pójdziecie dwa razy do danego onsenu, to macie dużą szansę, że zwiedzicie sobie każdą połowę. A to ja też mam lifehacka, bo bardzo wiele osób nas pyta, czy to prawda, że do onsenu nie wolno wchodzić, jeżeli ma się tatuaże. To prawda, w bardzo wielu miejscach jest kilka, które oficjalnie mówią, że wpuszczą gajdzinów z tatuażami, ale ogólnie jest to takie dosyć wiadome, że z tatuażami się nie wchodzi i można zostać wyproszonym, ponieważ te tatuaże kojarzone są jednak ze światem przestępczym z Yakuza. Natomiast jeżeli ktoś ma niewielki tatuaż, można nakleić sobie plaster albo założyć, nie wiem, jakąś frotkę na rękę, jeżeli tutaj coś jest. I z tymi plastrami jak najbardziej można wchodzić. Czyli mniej obrzydliwe dla nich jest, że ktoś niby może mieć ogromną ranę z plastrem, niż jakby miał pokazać swój piękny, artystyczny tatuaż. Ale to też taka uwaga, bo właśnie dużo osób z tego powodu rezygnowało. Natomiast dziwaczny onsen, o którym chcę wam powiedzieć, i z niego nie mam własnych zdjęć, ponieważ bałam się z aparatem chodzić po tym ośrodku. Jest onsen Yuneson, on jest blisko Hakone, czyli takiego słynnego miejsca z jeziorem, z którego jest piękny widok na górę Fuji. I tam są onseny i takie baseny, które są wypełnione albo kawą, albo czerwonym winem, zieloną herbatą, czy nihonshu, czyli japońskim alkoholem. Oczywiście to są bardzo małe stężenia, a niektóre to są też trochę tylko aromatyzowane, no bo raczej tej herbaty tam wiele tam pewnie nie trzyma, ale jest to taka atrakcja i można sobie porobić różne dziwne zdjęcia. Konrad nie chciał tam pójść, uważał, że to jest zbyt takie dziecinne i nie chciał pójść tam. Ja wolę to takie z klimatem stare. Najlepiej wspominam chyba taki onsen, który był też w Beppu, czyli praktycznie stolicy onsenów w Japonii, który był zbudowany na zboczu góry i nie dość, że było się na takich półkach jakby, które były na tym zboczu zrobione i jedna z półek była właśnie damska, druga z półek była męska i były właśnie części wewnętrzne w tych skałach wykute, były części zewnętrzne ze zbiornikami na powietrzu. To jeszcze właśnie w tych zbiornikach zewnętrznych, jak się usiadło w takiej wielkiej bani, to miało się widok na ocean i to było po prostu przepiękne. Czasami góry, ta woda się góry, ten stok tej góry, na której ten onsen był zlokalizowany, plus właśnie widok bezkresny na wodę. Na Jakusimie też byliśmy w takim onsenie, gdzie po prostu woda z morza przelewała się do gorącego źródła i się trochę mieszały i się chłodziło, więc było fajnie. Teraz chcieliśmy przejść do takiej rzeczy, która budzi dosyć dużo kontrowersji. Byliśmy pierwszy raz podczas takiej dłuższej podróży, ponieważ mam duszę badacza, w ogóle jestem badaczem, jestem naukowcem w ogóle zawodowo, więc chciałam zrobić trochę taki research i żeby wreszcie ustalić, dlaczego oni do cholery noszą te maski. Pytaliśmy wszelkich spotkanych Japończyków, tych, u których mieszkaliśmy, bo dużo nocowaliśmy przez Couchsurfing, a tych, których poznaliśmy i usłyszeliśmy bardzo wiele dziwacznych odpowiedzi. Że to są odpowiedzi Japończyków, to nie jest, że my sobie tak to wymyśliliśmy, to oni tak mówili. Znaczy, większość i tak mówiła, że w sumie to nie wiem, ale podejrzewam, że coś tam. Tak, i ich odpowiedzi obejmowały, zebrałam je do kupy, zrobiłam statystykę i w ogóle, no i tak według tego, co najczęściej odpowiadali, takie są odpowiedzi. Przede wszystkim, że nie chcą sprawiać kłopotu, jeżeli oni się czują chorzy,
nie chcą kogoś innego zarazić i prychać na niego, no to wtedy zakładają te maseczki. No druga strona to jest taka, że może być jakiś prychający dziadek, a oni tam nie smarkają, tylko wciągają te gluty niestety. Nawet 40 minut potrafi jechać metrem i tego samego gluta wciągać cały czas. No to też noszą sami, żeby się nie zarazić od innych. I to wydaje się takie oczywiste. Jest maseczka higieniczna, no to znaczy, żeby się nie zarazić. Ale bardzo często pojawia się odpowiedź, że oni są nieśmiali i ta maseczka to jest taką barierą ochronną, za którą oni się czują trochę jak za szybą. Strefa komfortu. Strefa komfortu jest powiększona, tak. To bardzo często pada ta odpowiedź. Kolejną odpowiedzią to akurat często faceci odpowiadali. Nie wiem na ile to kobiety się z tym zgadzają, chociaż jest moja koleżanka tutaj z Japonii na sali, więc chyba ją zapytam o to, że zakładają je po to, żeby nie było widzieć, że się nie umalowały. Ja miałam wątpliwą przyjemność oglądania nieraz w kolejce Yamanote, gdzie trzęsie tym pociągiem o wiele bardziej niż metrze, gdzie dziewucha sobie robiła makijaż, jakieś 30 minut to trwało. Łącznie z tym podkładem, najpierw tym jakimś tam zielonym na przebarwienia, potem drugim, potem jakimś coś tam, potem rozjaśniającym, potem już normalnym tym podkładem kolorowym, potem pudrem rozjaśniającym, po czym oczywiście szedł róż, potem zaczęła sobie malować oczy i doszło do momentu, kiedy myślałam, że po prostu nie wierzę w to, co widzę. Laska wyciągnęła zapalniczkę i wyciągnęła metalową zalotkę. Dla panów powiem, że zalotka to jest takie ustrojstwo, co się zaciska rzęsę, żeby się wygięła do góry, takie metalowe szczęki. W tym pociągu zapaliła tą zapalniczkę, nagrzała, rozgrzała to ustrojstwo i sobie w tym pociągu jadącym, gdzie mną tak trząsło jedno oko, drugie oko, z powrotem drugi raz wymalowała. To było straszne, ale po prostu dziewczyna przed całym tym zabiegiem, jak wsiadła do pociągu, bo chyba się szykowała do pracy, bo była tak ubrana nie w mundurek, tylko tak bardziej jak office lady, ona po prostu, no nie wiem, no coś niesamowitego. Takie przeobrażenie, że jak u nas się dziewczyny na ślub umalują, to nawet nie ma takiego efektu. I faktycznie może być coś takiego, że dziewczynę, zresztą to widziałam też wiele razy w onsenach, że dziewczynę ze zmytą twarzą można faktycznie nie poznać. To jest absurdalne, ale naprawdę to co one wyprawiają z tymi makijażami, jest można. Coś niesamowitego. Natomiast kolejnym takim wyjaśnieniem, które do ciebie to chyba wyjaśnienie bardzo przemawia, nie? Tak. Tylko nie można chodzić w okularach. Właśnie, jak ktoś ma soczewki, to bez problemu, natomiast jak się ma okulary i założy maseczkę, to no, ktoś musi albo biała laseczka, albo ktoś musi prowadzić. Zazwyczaj jeździliśmy do Japonii latem albo wczesną jesienią. Raz pojechaliśmy na Sakury w końcówce marca. I o ile tam w centralnych wyspach było dosyć ciepło, to jak już tam pojechaliśmy gdzieś dalej do na przykład do Nagano, to już jeszcze tam było zimnawo. I faktycznie Konrad twierdził, że jak zakłada tą maseczkę, to jest mu cieplej w twarz i ten wiatr tak nie wieje jak w Kielcach. W każdym razie, czy ja też jestem z Kielc, więc można mi tak mówić. W każdym razie dla mnie to jest okropne, czuję się to może te przypływy klaustrofobii, czuję się zamknięta, paruje mi w te okulary i w ogóle jest creepy, więc mnie do końca to nie przekonuje, to wolę, żeby mi ten wiatr wiał w oczy. Natomiast... Czekaj, czeka, pytanie. Czy te maski nie mają tych dwucików, żeby sobie właśnie... Mają. Mają. Mają, ale to nic nie daje, no bo one nie są hermetyczne. No, jak się ma okulary, to w ogóle... Porażka. Jest drucik tutaj przy nosie, że można sobie go tam dogiąć i jakoś to dopasować. I co ciekawe, są różnego rozmiaru te maski, czyli... Jak nie ma druciku, to znaczy, że do gry nogami się założył. Można sobie starać dobrać jak najbardziej komfortowo, można też dobrać różne kolory. Widzieliśmy seledynowe, różowe to wszędzie prawie były, białe to standardzik. Niektóre były takie bardziej wypasione, natomiast w sklepach... W okolicach Shinjuku i w okolicach takich bardziej alternatywnych, gdzie dużo sklepów było z modą taką alternatywną, jakieś tam lolicie albo jakieś cyberowe ubrania, to były też te maski oczywiście
takie mega wypasione, czyli lateksowe, albo z jakimiś falbankami, z jakimiś dodatkowymi elementami. Czyli też często te maski, zwłaszcza w tym środowisku alternatywnym, były stosowane jako część ubioru. Zresztą do nas też to przenika, bo my jeździmy na dużo różnych festiwali. Co roku jeździmy do Bolkowa na festiwal i tam te maski lateksowe czy jakieś kolorowe, to właściwie, czy też w stylu jakimś steampunka bardzo często się pojawiały, więc to Dla mnie to dziwne, bo strasznie ciężko się piwo w tym pije. To prawda. Chociaż na festiwal? To prawda. Chociaż ja piłam kiedyś piwo przez walkę i dało się, ale przez maseczkę to chyba nie. Jeden z kolegów powiedział, i to już jak już wypił trochę tej żuburówki, której mu przewieźliśmy z Polski, powiedział, że on to chyba uważa, że może one wtedy takie bardziej są, jak nie widać co tam jest, to że może jakieś tak jest coś ukryte piękno, takie bardziej ponętne. Ja się pytam, ale to na serio tak uważasz? No nie. A mówię, ale no to czemu, dlaczego nie? No bo ona może być ugly pod spodem, nie? Więc użył tego słowa ugly no tak, no ale... Miecz obusieczny, tak? Lepiej nie ryzykować. Wyznał taką hipotezę. Też często nam się pojawiała odpowiedź, że się boją kolejnego zapachu też, ale zamachu terrorystycznego zużycia z gazem, zwłaszcza po tym, co się w Tokio działo kilkanaście lat temu, i że te maseczki ich ochronią. To jest totalną głupotą, bo to jest kawał szmaty, to nawet nie jest maseczka chirurgiczna, która przed takimi zarazkami broni, tylko to są zwykłe higieniczne, po prostu kawałek ligniny czy jakieś tam gazy, więc nic to nie pomoże, no ale być może taki efekt jakoś tam psychologiczny na nich działa. No i jako jedna z nielicznych odpowiedzi to była o smogu. Tego smogu wiele żeśmy w Japonii nie zaznali. No trochę jest, jeśli chodzi o te normy takie Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, no to jednak Tokio jest nieco zanieczyszczone, no bo jest gigantyczne. Ale Kielce wyprzedzają, ja myślę, 3 do 4 razy w sezonie zimowym. A Kraków jeszcze Kraków gorzej. Tak, ale jak my stacjonujemy na co dzień w Warszawie, właśnie tutaj rodzinne strony Aśki, i jak patrzymy zimą, to trochę współczujemy, bo właśnie Kraków, Warszawa, Kielce prześcigają się wzajemnie w tych wartościach. Natomiast kiedy tam byliśmy, nie mieliśmy jakichś takich kłopotów, żeby coś się działo. O wiele gorzej czuliśmy się w Chinach, gdzie nie było widać czubków wieżowców, albo w Kuala Lumpur w Malezji, gdzie Twin Towers nie było po prostu widać góry. I tam centrum zwiedzaliśmy i oglądaliśmy na zdjęciach, bo jak się podciągnęło na wywołanych zdjęciach kontrast bardzo mocno, to tam mgła schodziła i było widać wszystko ładnie, zabytki, cityscape tak zwany, także... No, ale tak to było. Jak trudno się robiło zdjęcie, to ono było takie niewywołane, mleczne całe. Ale na szczęście w Japonii aż tak źle nie było. A drugą taką ciekawostką, którą... właśnie takim pytaniem, które nas nurtowało, to że robią ten znak do zdjęć, to wszyscy wiemy. Natomiast spróbowaliśmy dociec, skąd to się wzięło, kiedy to się zaczęło. A jeszcze zapomnieliśmy w ogóle wspomnieć, że to nasze zdjęcia, tak? Że zdjęcia, tak, właśnie jak jeździmy sobie po świecie i po Japonii, to właśnie też fotograficznie się wyżywamy i ostatnio filmowo też. No jak macie ochotę, to zapraszamy na bloga. Jak ktoś jeszcze nie był u nas, można obejrzeć fajne zdjęcia. Tak, staramy się pokazywać wyłącznie nasze zdjęcia. No parę kadrów tutaj z bajek anime oczywiście, to nie były nasze. No. Próbowaliśmy rozwiązać tą zagadkę, o co chodzi z tym znakiem Wiktory. I też uzyskaliśmy bardzo, bardzo dużo odpowiedzi. Już nie będziemy wszystkich przytaczać. Natomiast jedną z najciekawszych, która w ogóle zaskoczyła mnie totalnie i myślę, że to też może być ciekawostka dla Was, to jest to, że japońskie dziewczyny uważają, że jakby duża twarz, szeroka jest, nie do końca jest ten kanon piękna, którego oni oczekują. I że jak zrobią blisko twarzy ten znak Victory, czy tam nie wiem jak go nazwać, to że optycznie on zmniejsza twarz na zdjęciu. I to słyszałam z kilku źródeł, naprawdę. Odwracam uwagę. Wracając do maseczek, słuchajcie, Christopher napisał, że
Japończycy chronią się przed chemtrailsami zrzucanymi przez masonów. No. Albo Koreę północną. Dobra, ale to też taka ciekawostka. Takich geekowych elementów w Japonii można znaleźć mnóstwo. Część oczywiście to są konkretne, zaplanowane instalacje, tak jak chociażby dynie Yaoi Kusamy. To jest jedna z takich wysp, które zostały bardzo bogato ozdobione różnymi dziełami sztuki współczesnej. Jest to wyspa Naoshima blisko Okayamy z Czarnym Zamkiem. I ta wyspa jest częściowo zamieszkana, jest tam szkoła, chociaż ta populacja ludności nie jest duża, ale ona słynie przede wszystkim z tego, że jest tam niesamowite Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To muzeum właściwie ma kilka obiektów rozsianych po wyspie, także można na rowerach czy chodzić sobie między tymi obiektami. Oprócz japońskich artystów mają tam też dzieła chociażby Warhola i takie kilka takich naprawdę fajnych dzieł, natomiast nam oczywiście się najbardziej podobały te japońskie, no i można było znaleźć chociażby takie gigantyczne kosze na śmieci jako instalacje. Dużo sztuki nowoczesnej. Mają dosyć dziwne poczucie estetyki. Podejrzewam, że łączy się to bardzo mocno teraz też tą kulturą popularną, czyli tym, co my lubimy też. Dobra, i teraz parę dziwadełek jeszcze na koniec. Tak, to ja coś miałem powiedzieć na temat tego, żeby się nie zabić. Więc przejściówki można... Są takie jak w Stanach generalnie, ale mają to do siebie, że nie jest tak jak u nas, że gniazdko jest wklęsłe i że jak się wtyczkę tam wciśnie, to ona już siedzi. Tylko jak są tej właśnie słabszej jakości przejściówki, no to rezultat końcowy wygląda tak, jak tutaj widać na tym lewym zdjęciu, więc warto sobie kupić taką przejściówkę w Japonii, bo kosztuje tam 100 do, w porównaniu do 150 jenów i jeszcze może być przezroczysta, mieć LEDy w środku i być bajerancka, ale i ta zresztą, ta fioletowa po prawej ma nawet dwa wyjścia, bo jedno ma z boku japońskie, a z przodu ma takie uniwersalne europejsko-brytyjsko-amerykańsko-japońskie. Ale no, trzeba uważać, albo taśmę klejącą. Ja już za którymś razem, jakbyśmy w Japonii się wyspryciłem i woziłem ze sobą nie statywy i kamery, bo to inna sprawa, ale woziłem ze sobą taśmę izolacyjną, żeby właśnie w takich sytuacjach móc sobie dać radę. I woziłem ze sobą też małego takiego przenośnego access pointa, bo drugi motyw, jak się nocuje gdzieś w budżetowych miejscach, no a wiadomo, że lepiej zjeść dwie michy ramenu dziennie, niż wydać tą kasę na jakiś fancy hotel, który będzie wypasiony, ale też malutki, będzie miał malutkie pokoje, no to problemy są z internetem zazwyczaj w jakichś tych hostelach, guesthouse'ach, dormach i tak dalej, więc jak mieliśmy tego access pointa, to sobie po prostu przedłużaliśmy zasięg, więc przy użyciu access pointa i taśmy klejącej, żeśmy sobie przedłużali internet tak, żeby sięgał w miejsce, gdzie nocowaliśmy, żeby można było te zdjęcia zaploadować do internetu, zrobić jakąś relację na żywo. I to jest dosyć właśnie absurdalne, bo pokazywaliśmy Wam te roboty, ale często te roboty są przyłączone w ten sposób, czyli jest jakby totalna, jest jakaś przepaść między tą super nowoczesnością, która jest rozwijana i coraz nowsze jakieś takie projekty są realizowane, ale cały czas z drugiej strony w takim normalnym życiu jest mnóstwo takich dziwnych jeszcze, czasami mam ochotę powiedzieć, że 100 lat za murzynami takich motywów. W bardzo wielu domach nie ma łazienki, jest tylko toaleta i to dobudowana później, więc chodzą się faktycznie do tego sento codziennie kąpać. W bardzo wielu mieszkaniach jest naprawdę bardzo taki skromny poziom i ta elektryka jest tragiczna. Widzieliśmy tam takie na mieszkalnych osiedlach, widzieliśmy takie plątaniny kabli dokładnie identyczne jak w Indiach, czyli by się wydawało, że oni powinni mieć to wszystko poukrywane i ta nowoczesność nie jest wszędzie niestety i trzeba sobie zdawać sprawę, czasami to może być szok. A też notowaliśmy takiego hosta Francuza, który wszystkich wyciągał do onsenów i potem się pytaliśmy, o co chodzi, dlaczego on do tego onsenu chodzi i to
jeżeli dobrze pamiętam, to chodziło o to, żeby on wody nie chciał grzać. Tak. Strasznie dużo na prądu musiał wydawać na to, żeby podgrzać wodę. Poza tym, no, jak już nie grzał tej wody, to kupił sobie bilet do łaźni, który kosztował pewnie mniej niż podgrzanie tej wody. A druga sprawa, że miał gigantyczną wannę, czasami dla siebie zupełnie samemu i mógł się tam wymoczyć, ile tylko chciał. W tym onsenie. Mhm. Prąd jest strasznie drogi i też ciekawostką, jeszcze nawiązaniu do tego, może być to, że pralki w Japonii, super nowoczesne, piorą w zimnej wodzie, bo im szkoda jest właśnie energii tracić na podgrzanie. Niestety, co za tym idzie, muszą stosować dużo mocniejsze detergenty, więc te płyny do prania, do płukania są, ja akurat zajmuję się chemią, więc to mogę Wam powiedzieć, że to jest co najmniej ze 4-5 razy mocniejsza ta chemia, żeby to w takiej temperaturze zadziałało i to jest dosyć przykre niestety. Z tym już ograniczeniem prądu bardzo, bardzo szaleją. Już pozdrowienia od Marty. Marta napisała, że nie dotarła na targi, ale jest live. Tak, moja koleżanka z podstawówki. Pozdrawiam Martę serdecznie. Kolejnym dziwadłem, tak jak powiedziałam, że pojawiają się różne postaci z anime, ale nie tylko, to te japońskie plakaty reklamujące różne rzeczy. I można spotkać je wszędzie, w metrze, w sklepach, w toaletach i są naprawdę, czasami trudno złapać kontekst, o co chodzi. Zwłaszcza, że mają też problem z językiem angielskim, który nawet nie tyle, co wychodzi w rozmowie, ale właśnie w bardzo wielu miejscach chyba Google Translator szedł, że tak powiem, w użycie. Bardzo często próbowaliśmy zgadnąć, o co chodzi. Czasami się udawało. Gorzej, może słyszeliście, bo to jest jakiś fenomen, ale w Japonii są popularne koszulki z napisami w romaji, czyli w alfabecie łacińskim. Niestety te napisy, które się tam pojawiają, są czasami tak absurdalne, że po prostu no to nie wiem, nie mam, w ogóle, nie mam pojęcia, o co chodzi, nie mam pojęcia. Kiedyś zdjęcie w internecie, że jakaś Japonka chodziła, czy jakaś idolka, nie pamiętam, czy to było dokładnie w Japonii, chodziła z kolegą na Semajne Hall, więc... No, może była odważna, ale koszulki, czy takie informacje o toalecie, to jedna sprawa, gorzej, jeżeli coś takiego pojawia się jako oficjalne informacje. To trudno czasami zachować powagę w takich miejscach. Albo coś takiego. Czy chcieli bardzo dobrze, bo chcieli powiedzieć, żeby nie dmuchać na innych ludzi dymem papierosowym, ale trochę nie do końca to wyszło. Albo coś takiego. Nie zawsze właśnie sobie z tą gramatyką angielską radzą. Zwłaszcza, że gramatyka japońska jest dosyć mało rozbudowana, o wiele bardziej rozbudowane są formy grzecznościowe niż jakieś tam czasy. Natomiast kolejną taką rzeczą, która nas zawsze bawi i wydajemy na to, słuchajcie, pieniądze, chociaż wiemy, że to będzie paskudne. Jeszcze cola, okej, okay, ale dużo z takich różnych dziwacznych napoi typu, nie wiem, no, złoto i tak dalej. I my się na to świadomie nabieramy, to na ogół w środku jest paskudne, o wiele lepiej pić herbatę z automatów, ale jak się widzi puszkę z logiem Dragon Balla, to jak nie kupić tego po prostu, nieważne jak to tam smakuje. Natomiast też takim dziwactwem totalnym jest to, że oni piją takie napojko-syropki, które są dostępne w każdym kombini, są takie maciupeńkie buteleczki, i one często mają zadziałać w konkretny sposób. Na przykład jest kolagen w płynie do pań do picia, żeby skóra była ładniejsza. A nasze takie dosyć, coś co bardzo lubimy, to jest witamina D. I to jest taki napojek, w którym jest kwas nikotynowy. Musisz pokazać tu, bo cukru sera nie widać. On bardzo, oto tutaj. I on bardzo stawia na nogi i czasami jak się tam już się podchorujemy od klimatyzacji, bo niestety często jest tak, że z 35 stopni wchodzi się do 12 w sklepie i te przejścia do chłodzonych miejsc są tragiczne. Można łatwo zachorować, to bardzo Wam to polecam. Na kaca też działa zresztą. No i różne takie, ja lubię Hello Kitty, więc zawsze wypatrzę tam, gdzie trzeba to stworzonko.
dziwactwu, o którym pewnie wszyscy słyszeliście, czyli sztuczne jedzenie, ale tutaj mamy ciekawostkę sprzed paru tygodni. Jak była ta straszna fala upałów w Japonii, to podobno te wszystkie atrapy jedzenia zaczynały się im rozpuszczać. I że było tragedia, bo zawsze spływały z wyspy. Spływały, no. I z anime też się ponoć rozpuszczały niektóre. Były takie zdjęcia, że Boże. Tam koło stóp im się przytopiły i się tak pochylały. Jak tam, Michaela Jacksona tak dały. No, współczuję tym ludziom. No i to by było w sumie na tyle, żeby was za bardzo nie zmęczyć, natomiast chętnie odpowiemy na różne wasze pytania, jeżeli takie są. Tak się wygląda po całym dniu w widzeniu. Tak, to... Albo jak ktoś wykupił właśnie zapasy Pokémonu. A to jest zdjęcie z Fushimi i Naritaisha w Kyoto, czyli z tej świątyni, gdzie są te gigantyczne, długie korytarze torii i chodziliśmy tam, nie wiem, 3,5 godziny, na szczęście był cień, bo to w lesie. Ja już oparłam się, że przejdę całą trasę i po tych 3 godzinach to już faktycznie miałam dość. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Ja mam pytanie. Czy zetknęliście się może w czasie podróży z Japonii z jakąś kulturą, być na koncercie takim klasycznej japońskiej dolki, ja to nie wiem, gdzieś tak ładnie związane z... Mieliśmy bardzo dużą ochotę wybrać się na koncert Hatsune Miku, bo bardzo ją lubimy, to super. Natomiast jakoś nigdy to nam się nie trafiało. My zazwyczaj jeździliśmy, ponieważ ja pracuję na Politechnice, więc mile widziane, żebym brała urlop, wakacje studenckie, żeby nie kolidowało to z moją dydaktyką. I niestety jeździmy tam zazwyczaj w porze monsunów, czyli lipiec, sierpień, wrzesień. Wtedy mogę wziąć wolne. I to nie jest taki, to jest okres, kiedy bardziej są celebrowane jakieś matsuri, czy takie klasyczne rzeczy i na takich imprezach byliśmy, niż takie bardziej popowe rzeczy. Zresztą wydaje mi się, że to chyba też trzeba zaplanować z wyprzedzeniem, więc nie trafiliśmy na nic takiego, ale też chyba nie szukaliśmy specjalnie. Bardziej nas ta stara kultura interesowała. Prawie nam się udało trafić do słynnej restauracji robotów na Kabukicho, ale to było tak, że przyjechaliśmy do Japonii, zrobiliśmy sobie rezerwację chyba przez internet. I kupiliśmy te bilety. Nie, kupiliśmy tak. Bilety fizyczne, tak, mieliśmy fizyczne. Po czym gdzieś tydzień przed wyjazdem zorientowaliśmy się, że kupiliśmy je na dzień po tym, jak wylecimy z Japonii. Czy nawet chyba dzień wylotu, czy dzień wylotu, kiedy już będziemy w samolocie siedzieć. No i pytanie, co robimy dalej? No, uznaliśmy, że zrobimy tak, jakbyśmy zrobili w Europie, więc poszliśmy na to Kabukicho i zaczęliśmy oferować bilety przechodniom, czy ktoś by chciał odkupić od nas Kabukicho to jest bilety i zostaliśmy konikami polskimi. Jeżeli ktoś nie orientuje, to Kabukicho to jest taka dzielnica, właściwie fragment Shinjuku z barami, z hostessami i hostami, który jest tak naprawdę kontrolowany przez Yakuzę. I ja miałam trochę Pietra, bo to czy ja stałam z tą, sprzedaję bilety. Tak, ja miałem taką aplikację, że robił się taki, można było napis zrobić na telefonie i on migał, więc zrobiłem taki napis, że two tickets for sale i on tak migał na kolorowo i tak staliśmy z tym. No i przyszło dwóch takich panów w garniturach, jakiś tak na nas patrzyli, co my wyprawiamy, ale na szczęście nie doszło do bliższego kontaktu. W końcu jakichś dwóch chyba Amerykanów kupiło za pół ceny, bo chcieliśmy chociaż odrobinę odzyskać kasy z tych biletów. No niestety nam się pomieszały godziny lotu i tak dalej. Czy może ja bym postparzyć, nie stać nas. Nie stać nas, tam potrafią być przybitki. Natomiast widzieliśmy reklamy, bo na Kabukicho praktycznie połowa tych dziewczyn tam wychodzi na ulicę i można zobaczyć konkretnie, jakie, gdzie ci faceci czy te dziewczyny mają po prostu dyżury i zaczepiają ludzi i zapraszają do środka. Widzieliśmy bardzo często ich, bardzo często też tak, że wychodzą i widać, że są styrani totalnie, więc tak za bardzo też zdjęć im staraliśmy się nie robić, bo to też takie trochę niefajne. Natomiast mnie zaszokowała raz scena w Gion, w Kyoto, też takiej dzielnicy, która kiedyś była kojarzona głównie z gejszami, natomiast tam teraz też się pojawiły
takie kluby też z tymi hostessami. I ja tam widziałam taki klub, właśnie wyjście, wypad, facet jakiś, nie wiem, Kajszo, szef firmy, który widać, że był bardzo, bardzo dobrze sytuowany w wypasionym garniturze. I za nim wypadła dziewczyna, tak trochę wyzywająco wyglądająca, mama i jeszcze tam, czyli tak szefowa tego klubu, jeszcze dwóch gości. I wszyscy się właśnie czołgali przed tym facetem, dopóki nie wsiadł do limuzyny. I powiem szczerze, że no, te rzeczy nas trochę odstręczają, a biorąc pod uwagę to, że tam straszna duża przebitka jest za alkohol, nie czuliśmy za bardzo takiej chyba potrzeby. Zależy bardzo. Na pewno, czy trochę coś w tym jest, bo oni są, i teraz mam nadzieję, że moja koleżanka się nie obrazi o to, co powiem, która jest na sali, ale uważam, że bardzo wielu Japończyków jest nacjonalistami, uważają inne przedstawicieli innych narodowości za gorszych. I to dotyczy też Azjatów, sąsiednich krajów, czy z Korei, czy z Chin. Natomiast nas uważają, nas, a przede wszystkim Amerykanów, jeszcze większych i takich bardziej niezdarnych, uważają za strasznych troglodytów, którzy nie potrafią się zachować, którzy nie zdejmą butów, wejdą w tych butach na tatami, którzy nie założą kapci w kiblu odpowiednich z dermy, które są brzydliwe jak grzyba, kiedy złapałam przez te kapcie, bo to wszyscy muszą je zakładać. Teraz jeżdżę już z psikaczem antygrzybicznym do Japonii. Że się nie będziemy umieli zachować w restauracji, że będziemy głośni, więc oni bardzo niechętnie widzą białych turystów w takich miejscach, gdzie sami się jakby trochę relaksują. Czyli jakieś takie mniejsze puby czy coś. Zdarzało się, że tą niechęć się wyczuwa, że po prostu nie będziemy umieli się dostosować i że będziemy im przeszkadzali. Natomiast ja się od paru lat uczę japońskiego, więc tak naprawdę parę grzecznościowych zwrotów i to, że się, nie wiem, tam dostosowaliśmy natychmiast, bardzo często przełamywało te lody, czyli jakby w tym pierwszym kontakcie są tacy bardzo z rezerwą, ale później, jeżeli się okaże, że my się interesujemy, że wiemy, że znamy parę słówek, że jedliśmy jakieś jedzenie, czyli interesujemy się tą kulturą, a nie tylko tak przyjeżdżamy tymi butami, to zadeptujemy te ich świątynie, to przełamuje lody. Natomiast miałam taką sytuację, takie sytuacje nawet w Tokio, właściwie w Chuo, czyli właściwie w samym ścisłym centrum, niby Tokio nie ma jednego centrum, ale okolice Ogrodów Cesarskich i blisko Ginzy, gdzie podchodzę na peronie do jakiejś takiej, wybrałam młodszą dziewczynę, bo stwierdziłam, że może coś tam się nie będzie mnie tak bała. Zapytałam ją po japońsku, czy pociąg, który teraz jedzie, to jest rapid, przyspieszony, czy taki normalny, bo po Tokio jeżdżą też wagony, czy takie składy metra, które nie zatrzymują się na wszystkich stacjach, tylko na głównych. Czyli można dużo szybciej się przejechać, ale akurat ja potrzebowałam mieszkałam przy stacji takiej bardziej na Zadupiu, więc potrzebowałam, żebym się zatrzymał na tym Zadupiu. No i zapytałam ją, czy to jest pociąg rapid, który jedzie tu i tu. To laska w ogóle tak zdębiała, że kopara jej opadła, normalnie jak w kreskówce po prostu. Opadła jej kopara, po, nie wiem, kilkunastu sekundach pokiwała głową, po czym uciekła, schowała się za słupem. Normalnie, jakbym widziała scenę za nim, z tymi takimi ruchami szybkimi, że to w mgnieniu oka się tak stało, nie? Potem z tego słupa wyglądała na mnie. Więc nawet w centrum się zdarzały dziwne sytuacje. Natomiast bardzo dobrze wspominam kontakty ze starszymi osobami. Starsi Japończycy, którzy jeszcze pamiętają tych Amerykanów, którzy byli zaraz po wojnie i coś tam jednak mieli z nim do czynienia. Poza tym starsi ludzie są ciekawi, no bo jak oni sobie tam żyją, to swoim życiem zostało mi tam parę lat do śmierci, to są po prostu ciekawi tego świata. I bardzo często sobie rozmawiałam z takimi starszymi babciami właśnie w łaźni, na Golasa. I one się pytały, skąd jestem i czy tu byłam, to im opowiadałam, że byłam tu i tu, że weszłam na Fuji. Oczywiście babcie pytają, czy ja lubię jedzenie i czy jadłam to wymienianka, czy jadłam. I z tymi babciami naprawdę niesamowity kontakt. I kolejne osoby już jak wchodziły do tej łaźni, to te babcie, które się ze mną zakumplowały, to one jakby anonsowały mnie, że tu się nie bójcie tej gajdzinki, bo ona jest spoko, ona w ogóle jadła natto, więc w ogóle jest prawie swoja, nie? Więc naprawdę, jeżeli chodzi o starsze osoby oraz osoby na prowincji, mam wrażenie, że są sympatyczniejsze i o wiele bardziej
nastawione z ciekawości na kontakt, natomiast w dużych miastach, gdzie wydawałoby się, że oni lepiej umieją ten język, że powinni być przyzwyczajeni, że ci gajdzini się tam plączą po tym metrze i po tych zabytkach, mam wrażenie, że są mniej chętniej nastawieni. Tak mi się wydaje, ale może to się zmienia bardzo, bo teraz... Nie ma co generalizować, tak. I są starsi ludzie, którzy... Na przykład na tej tasi rodzinie nam dziadek uciekł, bo on chyba za dobrze nie widział i szedł tak naprzeciwko nas, szedł pustą drogą. Tak miał z 90, jak nie setkę, bo Azjatom zawsze się nie doszacowuje, więc pewnie miał setkę. No i zobaczył nas gdzieś tam na skraju tej drogi, jak wyszliśmy z zakrętu. Nie przyuważył, że i miał to, co jesteś. Promienny uśmiech, tak się rozpromienił, taki był zadowolony, że kogoś spotkał na drodze. Po czym jak podeszliśmy, byliśmy już blisko, Jaśka zaczęła mówić do niego, co prawda po japońsku, no ale wiadomo, że nie z akcentem tam miejscowym. No to tak zamarł ten jego uśmiech na twarzy. Chyba coś tam odburknął, po czym poszedł dalej swoją drogę. Mieliśmy też na przykład taką sytuację, wyjechaliśmy do Kagoshimy. Kagoshima to jest jedno z moich ulubionych miejsc na samym południowym skraju Kyushu. Tam właśnie jest ten aktywny wulkan, co popiół przyleciało dopiero co. Mieliśmy taką sytuację, że wsiadamy do autobusu. Dokładnie wiedzieliśmy, gdzie mamy wysiąść, bo właśnie nocowaliśmy tam u kogoś przez coacha i mieliśmy namiary. I siedzieliśmy na dworcu tego autobusu. I pan zamarł po prostu i w ogóle chciał nas wyrzucić z niego, ponieważ byliśmy dla niego potencjalnym kłopotem. Co on zrobi w nocy, 22, czy 21 w nocy, jakimś ostatnim Shinkansenem prawie, że przyjechaliśmy, i co on z nami zrobi? Co on z nami zrobi? No to po prostu wiercił się, ja już widziałam, że on tak już tak nas strasznie chciał wywalić z tego autobusu, bo to tam jeszcze, to był pierwszy przystanek, jeszcze nie ruszył. No ja w końcu stwierdziłam, że ulżę w jego cierpieniu, poszłam do niego, powiedziałam, panie, ja chcę wysiąść na tym przystanku. A on w ogóle po prostu kamień spadł z jego serca, zaczął się podśpiewywać i w ogóle od razu się jakoś tak poprawiła relacja między nami, więc różnie to bywa. Natomiast nie ma się co przejmować chyba tym. Po prostu trzeba jechać, robić swoje i na pewno nie oczekiwać, że tam od razu się ze wszystkimi zaprzyjaźnimy, ale to no tak jak pani tutaj powiedziała, że Polacy też patrzą spod ełba na Hindusów. Ja na przykład mieszkam koło Akademika Międzynarodowego, tam mnóstwo Hindusów, mnóstwo Ukraińców mieszka i naprawdę mam wrażenie, że te panie w sklepach, czy coś tam okoliczni ludzie, no też tak nie bardzo są zadowoleni z tego, że oni tam są. Przykre, ale niestety. Ale na pewno się to w Japonii poprawia, bo już po samym wypadku w Fukushimie oni zanotowali tak wielką dziurę, jeżeli chodzi o wpływy do Skarbu Państwa z turystyki, że zaczęli się o wiele bardziej starać. Właściwie z roku na rok widzimy, że coraz więcej jest napisów w romadzi, czyli w łacińskim alfabecie pod znakami, że coraz więcej komunikatów jest także po angielsku, jest po chińsku, po koreańsku i po angielsku. Dodatek gwiazdowy się pojawił. Tak. W metrze są nawet czasami, na tych bardziej popularnych liniach są zapowiedzi stacji po angielsku, prawie jak w Nowym Jorku, więc to się wszystko poprawia. I też wiele miejsc, do których wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu by gajdzinów nie wpuścili, do niektórych restauracji, zaciskają zęby trochę i próbują mówić po tym angielskim. To jest ogromny postęp. Naprawdę z roku na rok widzimy coraz większy ten postęp. No i teraz się szykują na olimpiadę, więc zdecydowanie łatwiej to będzie. Coraz łatwiej. Pytanie z Facebooka. Czy ten pierwszy plakat, ten z rzepką i ludźmi, reklamował Familia de LOL? Teraz go znajdziemy. No trochę przypomina. Ten. Tak. No. Wydaje mi się, że tak. Tak, na pewno jest to japońska wersja Familiady. Nie wiemy, co prawda, jak prowadzący ich nie wygląda. Czy faktycznie krowy też grają? A prawda jest taka, że rzepa daikon to jest jeden z przysmaków. Jest to jedno z flagowych, że tak powiem, warzyw, jeżeli chodzi o prefekturę Kagoshima. One są uprawiane na wulkanicznej ziemi aktywnych wulkanów. I to jest taki ich przysmak, bo w Japonii bardzo
bardzo popularne są takie produkty spożywcze, które są typowe tylko i wyłącznie dla konkretnej lokalizacji. Więc jak jedziemy do Nagano, to trzeba zjeść makaron gryczany sobę, jak jedziemy właśnie w okolice Kagoshimy, to trzeba koniecznie rzepę spróbować, daikon, jak jedziemy nie wiem, do Osaki, no to trzeba kulki ze śmiercią takoyaki zjeść, no bo są takie ich flagowe must eat, że tak powiem, ale też na prezenty. Jeszcze jakieś pytania są może? Jeśli nie, to chciałam Was zaprosić też do naszej grupy na Facebooku, która jest poświęcona podróżowaniu po Japonii i tam też odbywają się przeróżne dziwne dyskusje i cała masa dziwacznych pytań, czasami naprawdę zaskakujących się pojawia i dla przykładu Wam chcemy kilka pokazać. Nasza grupa nazywa się Japonia budżetowo tanie podróżowanie. Jest w niej już ponad 2,5 tysiące osób, które autentycznie planują wyjazd do Japonii. Może nie teraz, ale za 3 lata na przykład i próbują się dowiedzieć, próbują znaleźć sposób, jak zaoszczędzić, żeby się poprawiło, żeby to łatwiej było zrealizować. I faktycznie tak naprawdę podróż do Japonii można, jeżeli się ktoś przyłoży, naprawdę dosyć ten koszt jej obniżyć, bo co chwilę ktoś wrzuca informacje między innymi o takich promocjach jak loty do Tokio z powrotem za 1300 zł. A najtańsze moja koleżanka poleciała za 800 zł do Tokio i z powrotem. Więc naprawdę jeżeli ktoś się tam przyłoży do tego organizowania wyjazdu, to naprawdę można to zrobić po dużo niższym Magdę kosztem. Magdę i Aleksandrę zaraz dodamy, tylko skończymy prelekcję. Oprócz tego no jest mnóstwo rozmów tego, gdzie najlepiej nocować. Jak widzicie, że prawie wszyscy kochają Asakusę, czyli to miejsce, gdzie jest słynna świątynia Sensoji. Ale pojawiają się też różne dziwne pytania, na przykład czy można przynieść domowej roboty nalewkę, bo by się chciało w prezencie zawieźć. No to można, najlepiej w bagażu głównym. Albo jak zarezerwować nocleg na Fuji i czy można jakieś namiary dostać. Można, nocowaliśmy w takim schronisku i oczywiście tam podlinkowaliśmy odpowiednio to miejsce. Czy można na przykład zwiedzać Fushimi Inari Taisie po nocy? Okazuje się, że można. Tak, już ktoś tam dokonał takiego czynu. Na przykład myślę, że to może być dosyć atrakcyjna opcja dla osób, które lubią japońskie horrory, bo łażenie 3 godziny, a tam są dziki w ogóle. Dziki, sama świątynia jest poświęcona lisom, lisom niekoniecznie, ale dziki są. Więc różne pojawiają się ciekawostki, ktoś poleca hotel w klimacie Snoopiego i Pinata i że można zjeść hot dogi. Akurat japońskie jedzenie jest naprawdę tak dziwaczne i starają się wymyślać tak różne rzeczy, że naprawdę czegoś takiego to chyba nigdzie nie widzieliśmy. Ogólnie myślę, że jest to bardzo fajne miejsce. Wielu ludziom już pomogliśmy, na wiele takich absurdalnych pytań opowiedzieliśmy. Sporo osobom też pomogliśmy zaplanować trasę po Japonii, żeby jak najwięcej wycisnąć. Jak już się kupi ten bilet i są te 2 albo 3 tygodnie, no to każdy by chciał jak najwięcej z tej podróży wynieść i staramy się pomagać, zaplanować to, więc jakby ktoś w ogóle brał pod uwagę wyjazd do Japonii, to chętnie Wam pomożemy. Natomiast jeżeli Wam się podobała nasza prezentacja, to oczywiście w dobie internetu każda aktywność, każdy Wasz komentarz czy like to jest dla nas bardzo cenny, ponieważ tą naszą stronę i grupę prowadzimy zupełnie niekomercyjnie, po godzinach, po pracy nie niesiemy z tego żadnych korzyści, więc jeżeli widzimy, że jest oddźwięk czytelników, to jest tak naprawdę, właśnie jakichś tam osób, które się skupiają wokół tej grupie i że im się udało ten wyjazd zorganizować, to dla nas największa nagroda. I tak właśnie też często się spotykam z osobami, które tam wyjeżdżają albo dopiero co byli. Właśnie wczoraj się spotkałam z tą ekipą, co była na Sakuradzimie i między innymi popiół mi przywiozła. Czasami nam jakieś też różne rzeczy opowiadają, później pokazują zdjęcia. Więc bardzo serdecznie Was zapraszamy. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, dlaczego mamy taką dziwną nazwę, byłem tu to Nychalik, to też niestety musimy się pochwalić dosyć już takim licznym stażem, jeżeli chodzi o wiek.
I tak naprawdę, kiedy my byliśmy bardzo młodzi i gdzieś tam kiełkowała w nas taka miłość do podróży, to tak naprawdę jedynym takim oknem na świat i osobami, które pokazywały odległe krajobrazy, to był Tony Halik i Elżbieta Dzikowska. I może niektórzy z Was kojarzą, że trochę na przekór losowi, bo wtedy podróże zagraniczne nie były jeszcze takie łatwo dostępne, w ogóle nie były możliwe, czasami trzeba było naprawdę kombinować, żeby gdzieś wyjechać, to ludzie zaczęli wyskrobywać na ławkach, na ścianach, w różnych bunkrach, dostajemy często zdjęcia też z takich miejsc, wyskrobywać hasło tu byłem Tony Halik, czyli pokazując to, że są w Pcimiu Dolnym albo nie wiem, gdzieś w jakiejś małej miejscowości i na zasadzie takiej przekory, że Tony Halik był już wszędzie, to, ale był też, nie wiem, na przykład nad Hańczą, nie? Więc my, dla nas to hasło było dosyć takie mocne, my je troszeczkę zmieniliśmy. Niedawno też powstała książka, biografia Tonego Halika, którą napisał Mirek, z którym jesteśmy zakumplowani. I nawet był tak miły, że wspomniał o nas w tej książce, że jesteśmy gdzieś tam, my zostawiamy naklejki z kolei te nasze, takie naklejki, jakby ktoś chciał dostać, to można się do nas zwrócić. I trzeba pokazać telefon, że jest telefon. W ogóle ktoś kojarzy naszego bloga? Co? No, to fajnie. To bardzo miło. Więc a resztę zapraszamy. Resztę zapraszamy. Nie tylko Japonii, ja też uczę się chińskiego i teraz coraz bardziej pasjonuje mnie oprócz japońskiej kultury chińska. Zaczęłam oglądać chińskie dramy, to jest dopiero w ogóle szaleństwo. Natomiast dużo staramy się pisać o Azji. Trochę pisaliśmy o Ameryce Południowej, byliśmy w Brazylii, byliśmy w Argentynie, byliśmy w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Stanach, ale jednak ten azjatycki klimat i okolice Wysp Japonii chyba są naprawdę najbliższe naszemu sercu. I staramy się też o kulturze trochę pisać, więc jeżeli szukacie ciekawostek o kulturze, to też tam, czy o jedzeniu, to się też tam coś znajdzie. Tak jak wspominaliśmy, się to wszystko nagrywa, więc jeżeli uważacie, że fajna prezentacja była i znacie kogoś, komu można by wyszarować, to nie krępujcie się, szerujcie. Będzie nagranie u nas na profilu. Dziękujemy za tym. Jeżeli nie ma więcej pytań, to wielkie dzięki. A jakby coś, my tutaj jesteśmy i na pewno na anime i mandze tutaj, klimatach i w bloku będziemy się kręcić jeszcze, więc się na pewno zobaczymy. A jakby ktoś miał ochotę pogadać, to zapraszamy. Jak to się mówi, w kuluarach. To dzięki serdeczne.